nam jeden z naszych bohaterów wystawił pierwszą piłkę Lucjanowi Klisiewiczowi, no i to zapoczątkowało to, co wydarzyło się później, ten niesamowity sukces i awans do pierwszej ligi. Bardzo dobra ta końcówka na twoim wykonaniu. Na pewno dziękuję tutaj trenerowi za zaufanie, postawił na mnie od pierwszej minuty, także chciałem się odwdzięczyć, ale myślę, że nie można powiedzieć, że tylko ja byłem bohaterem, bo była cała drużyna bohaterami, również sztab szkoleniowy i to zasługa wszystkich, nie tylko jednej osoby. Cała drużyna walczyła, cała drużyna pracowała i udało się. No, awansowaliśmy, to jest najważniejsze. Był taki moment, że cierpieliśmy w tym spotkaniu. Wydawało się, że Kaliszanie muszą wyrównać, przetrwaliśmy. Później druga bramka, no i oni chyba już stracili wiarę, stracili nadzieję. Podobnie jak z Chojnicami cierpieliśmy, ale jesteśmy dobrze zorganizowaną drużyną w defensywie. Przewalczyliśmy to, co mieliśmy przewalczyć, także bardzo się cieszymy i tak naprawdę na zero z tyłu to też pokazuje, że jednak szczęście sprzyja lepszym, nie tracimy dużo bramek. Daniel, mamy nadzieję, że w tej sytuacji nowy sezon też na lorecie. Zobaczymy, co czas pokaże. Może tak, może nie, jeszcze nie wiem. Chyba, że Termalika ci już nie puści w tej sytuacji. Nie wiem, to trzeba do Termaliki kierować to pytanie. Dzięki bardzo, gratulacje z powodu awansu. Dziękuję bardzo.